Dziś większość ludzi boi się przynieść swoje czyny przed Boga. Możesz oszukać Jego ciało, lecz nie możesz oszukać Jego ducha. Co nie zniesie boskiej obserwacji, nie jest zgodne z prawdą, a więc powinno zostać odrzucone. W innym razie jest to grzech przeciwko Bogu. Gdy modlisz się, mówisz, albo gdy tworzysz wspólnotę z siostrami i braćmi, gdy obowiązki zajmują cię, musisz zawsze składać serce przed Bogiem. Gdy wypełniasz funkcję swą, Bóg z tobą jest i zaakceptuje twój każdy ruch. Jeśli tylko twe intencje służą Jego dziełu, więc wypełniaj swą funkcję gorliwie. Wszystkie twoje działania, intencje, reakcje, życie duchowe każdego dnia, twoje spożywanie i picie Bożych słów muszą być przyniesione przed Boga. Uczestniczysz w życiu Kościoła i twa posługa we wspólnocie muszą być oddane Bogu, widziane przez Boga. Ta praktyka pomoże ci dojrzeć w życiu. Zgoda na Bożą obserwację to proces oczyszczania. Zaakceptuj ją, daj oczyścić się i bądź bardziej w zgodzie z wolą Boga. W ten sposób ominą cię pokusy, rozpusty i rozwiązłości. Twe serce będzie żyć w Jego obecności, będzie żyć w Jego obecności. Im mocniej przyjmiesz Jego obserwację, im bardziej odrzucasz cielesność, tym bardziej szatan jest zawstydzony. Więc akceptuj Bożą obserwację. Wszystkie twoje działania, reakcje, życie duchowe każdego dnia, twoje spożywanie i picie Bożych słów muszą być przyniesione przed Boga. To jak uczestniczysz w życiu Kościoła i twa posługa we wspólnocie muszą być oddane Bogu, widziane przez Boga. Ta praktyka pomoże ci dojrzeć.